Cześć wszystkim, z tej strony Big Loady, zagramy sobie Farming Simulator 17. Wielkie zakupy za prawie milion. A co tam, to kupimy coś jeszcze i niech będzie, że wielkie zakupy za milion dolarów. Dobra, to bierzemy się za kupowanie. No i co, i oczywiście bierzemy się, jak już widzicie po tytule, po miniaturce i po moim szczęściu, za kiszonkę. I to nie taką, jak robiliśmy dawniej, że robiliśmy belę i tam to się wszystko kisiło, tylko to już będzie taka masówka typowa. I tu będziemy wykorzystywać oczywiście Siloso Combine. I to nie byle jaki. Taki, który ściągnęliśmy z dodatku, oczywiście dodatek z modyfikacji, ale takiej, która wyszła jakby firmowo, która jest pobrana ze strony, ale można ją również pobrać z gry. Nie jest to żaden twórca zewnętrzny do tego nie robił, tylko studio Giant Software zrobiło nam coś takiego, więc bierzemy sobie tego Crowna, bo mi się generalnie Crown bardzo podobał. Ja chciałem wziąć tego, ale był problem później z tą całą przystawka do sieczkarni, tak to tutaj nazwali, więc niech będzie i tak. Ona po prostu była mała, bo była tylko 6-metrowa, a inne były 9, to mówię oczywiście tych do kukurydzy. No ale kolor by mi nie pasował, mi się strasznie podobał. Na szczęście jest na to sposób i wiem, że on jest drogi, on jest mega drogi, ale kto nie ryzykuje, nie zyskuje, kto nie inwestuje, nie zyskuje. No nieważne, dobra, kupujemy. 415 tysięcy. O rany. Ogromna kupa kasy. No i przystawka oczywiście, i bierzemy tą za 45. Kupujemy oczywiście. Myślę, że kiedyś tutaj trzeba będzie jeszcze dokupić tą do zbierania trawy albo tą do koszenia trawy od razu. Chociaż w sumie tą do koszenia to nie wiem, bo w sumie mam też kosiarki, które są na pewno większe niż 6 metrów, także wydaje mi się, że to ewentualnie będziemy zbierać może. No i co jeszcze kupujemy? Kupujemy, to są takie mega zakupy, jakich jeszcze tutaj naprawdę nie było. Dobra, bierzemy ciągnik. Tu oczywiście bierzemy sobie. Gdzież on mi się tutaj schował? Gdzieś widziałem go przed chwilą zaznaczonego. O tak, jest. Piękna, zielona bestia. Ja wiem, że tutaj z reguły wszyscy biorą Fenda, że on jest spoko i że jest też fajny. Może kiedyś na niego przyjdzie pora. Nie wiem dlaczego, bo tak porównywałem sobie statystyki i potrzebowałem ciągnika, który będzie miał ponad 300 konie, bo myślę, że może później będę mógł go wykorzystać przy tym największym pługu. No a on jest po prostu piękny, no naprawdę. Naprawdę. O! Tylko oczywiście sobie zwiększamy tą moc. Zwiększamy sobie o 336 koni. Także na maksa. Standardowe obciążniki. Co tu może być? Podwójne mogą być. Nie, ja sobie biorę oczywiście szerokie. O, są szerokie, dobra. 268. Ale jeszcze trochę na koncie zostało, dlatego wydajemy to dalej. I teraz to po prostu, no nie zgadniecie na pewno. Kupujemy wywrotkę, tak? Kupujemy piękną wywrotkę z Crowna, która będzie idealnie się komponować z sieczkarnią, no i oczywiście z ciągnikiem. 72 tysiące. Ale kupujemy dwie! Tak, dwie wywrotki, ja oszalałem, ja wiem, że ja oszalałem. Ale kupujemy dwie. Wiecie dlaczego kupujemy dwie? Mówiłem, że nie zgadniecie dlaczego kupujemy dwie. Otóż dlatego, że tutaj jeżeli pracownik będzie sobie nam kosił na przykład, zbierał nam... O, ja tu jeszcze nie zwróciłem tego właśnie. Widzicie, super, super, że tu jesteśmy. To sobie przyoka... A, dobra, sprzedam to następnym razem. Kiedyś sprzedam, dobra. Dziś mamy tutaj ogromne, piękne i wspaniałe zakupy. No i co? I najpierw musimy sobie tutaj obczaić, jak to w ogóle wszystko wygląda. No i cóż, ciągnik jest... No i on jest śliczny, no już tu mówiłem, że on jest fajny bardzo. Wyróżnia się w sumie spośród innych. Oczywiście nie możemy tutaj podpiąć drugiej przyczepy. No nie ma takiej możliwości, dlatego pojedziemy sobie z jedną. Ale nie skończyłem mówić, dlaczego kupiłem dwie. Otóż... nie, tutaj. To chciałem. Otóż dlatego, że jeżeli pracownik będzie sobie zbierać
kukurydzę bądź trawę czy coś innego na sieczkę, to mogę ją podpiąć, w sensie tą przyczepę, do sieczkarni. I ona sobie tutaj będzie fajnie wtedy zbierać, a ja w tym czasie będę sobie tym ciągnikiem pędził. A ja w tym czasie będę sobie mógł jeszcze sobie zobaczyć, o, jak to, a dobra, później sobie zobaczę, jak to wygląda. A ja w tym czasie będę mógł sobie jechać, odwieźć, wysypać do jakiegoś silosa i nie będę tym marnował czasu na to, żeby, znaczy na tą podróż, tylko w tym czasie będzie podpięta druga przyczepa i wtedy będę mógł sobie to zbierać. Ja wiem, że to jest, może mało opłacalne, ale naprawdę zaoszczędzi mi czasu. Ja lubię mieć wszystko tutaj fajnie zrobione, jeśli chodzi właśnie głównie o czas, czyli jeżeli chodzi o prędkość moich zbiorów i tego wszystkiego, dlatego tutaj staram się trochę to wszystko zautomatyzować na tyle, na ile jest możliwe, bez właśnie modyfikacji, follow me i tym podobnych. No i co? I gdzie pędzimy? Otóż jedziemy sobie tam, pojedziemy sobie do tego naszego pola, które jest przy owcach. To jest pole 11, które to jest? Chyba 11, jeśli nie mylę, zaraz to sprawdzimy. No i tam jest kukurydza, która jest w ostatniej fazie wzrostu, czyli jeszcze jest zielona, czyli tak jak kiedyś pisaliście, że może fajnie by było zbierać zieloną, żeby bardziej realistycznie, dlatego proszę bardzo, ale już wiem, że będzie to trochę ode mnie wymagało dużo cierpliwości i dużo czekania, żeby ona była w tej fazie wzrostu, szczególnie na wszystkich polach to jest strasznie ciężkie do zrobienia, więc nie wiem, czy to się w ogóle uda, także istnieje ryzyko, że tak nie będzie, że to teraz sobie tak pozbieramy, a później już będziemy zbierać taką zieloną, wyrośniętą, znaczy żółtą, wyrośniętą, przypuszczam, że nawet z niej może być trochę więcej. No ale jest tutaj w ostatniej fazie wzrostu, mam oczywiście ją na kilku polach w tej chwili, w ogóle to miałem ją na wszystkich, ale tu już trochę pozbierałem. Tu mam jeszcze na raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól, te właśnie, dobrze, dobrze mówiłem, numer 11 i jeszcze jest numer 7, które są najbliżej biogazowni i tam właśnie chciałbym tą kiszonkę składować, ale myślę, że może z tych pól sobie tu jeszcze troszkę pozbieram, żeby tego się więcej nazbierało, żeby było co sprzedawać. No i okej, najpierw sobie teraz rozłóżmy, jak to w ogóle wygląda. Się rozkłada troszkę powoli, ale ważne, że się rozkłada. Na 9 metrów. Jest to fajna szerokość, więc nie ma na co naprawdę narzekać. No i teraz potrzebujemy sobie jeszcze wziąć przyczepę i rozłożyć tutaj burtę, plandekę, zwał jak zwał. No i odpalić naszą maszynę. Odpalamy ją tutaj. No i chyba już się powinno zbierać. No dokładnie. O, ale nie, czegoś tu nie rozłożyłem. O rany. O, właśnie. O to chodziło. A to w ogóle przeszło przez ten. Ej, co i tyle mi znikło trawy. Znaczy trawy. Kiszonki, super. Dobra, no i co? I jak się to komponuje? Jak wam się to podoba? Bo mi się podoba bardzo. No i fajnie. Fajnie, że tak się poskładało, że udało mi się w ogóle zarobić. Właśnie. A propos ostatniego odcinka, na pewno mówiłem, że sprawdzę dokładnie, ile tam wyszło tego wszystkiego. No i wyszło. Może dobra, dam sobie tutaj pracownika i skoczymy sobie po ten ciągnik, żebym sobie już tam mógł jechać. Tych buraków cukrowych, które ostatnio zbierałem ze tych wszystkich pól. No i szacowałem mniej więcej, ile tego będzie i mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, że tak powiedziałem, to chyba dobrze mniej więcej oszacowałem i tam było blisko 400 tysięcy złotych, dolarów oczywiście na tym zarobiłem, czyli to znaczna część zakupu, jeżeli chodzi o kombajn do buraków cukrowych, za pierwszym razem się zwróciła. No, sam się zdziwiłem, ale strasznie z tego się cieszę. Myślę, że jeszcze jedna taka akcja i już będę na plusie. No i co? Zobaczmy sobie teraz, jak tutaj wygląda sytuacja. Może sobie od razu tutaj rozłożymy. Jak wygląda sytuacja z zapełnieniem. No i zobaczcie. Przejechałem jeden taki kurs. Już mam 70% na jednym pasku.
czyli to się zapełnia bardzo, bardzo szybko. Nie mam pojęcia, jaka tu jest ładowność. Już widzę, że na pewno ponad 40, ile? 47? 45? Zaraz zobaczymy. 56! Wow, to ona jest wielka. To jest większa od tej, co mam tutaj. Ta ma też... A, ta ma 59. Kiedyś się dorobimy i taką sobie kupimy. W sumie mogłem zamiast tej kupić taką, ale nie, bo to trzeba było jakieś tira kupić czy coś. Na wszystko przyjdzie pora, bo jeszcze dużo zakupów przed nami, ale no trzeba zarobić tą kasę, dlatego mam nadzieję, że teraz uda się tą kiszonkę tam sobie fajnie zrobić, no i że cena będzie w miarę spoko, także będzie ją można sprzedać po no, korzystnej cenie. No jak tutaj w ogóle widzicie wełny, trochę jest. No i ona cały czas się robi, cały czas ją zbieram, układam, no bo cały czas czekam na dobrą cenę. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje z tymi cenami. Mam tu dość dużo różnych zbiorów w silosie przetrzymywanych, no i chyba przez to, że jest ich tak dużo, to cena jest naprawdę niska. No w sumie tak, no słonecznika jest mało i tutaj jest w miarę powiedzmy spoko cena jak na słonecznik. Tutaj jest no słaba, to jest słaba cena, tutaj to już w ogóle nie ma o czym mówić. Soja to jest jakaś, soja to jest bardzo słaba. No ale przyszedłem tu, żeby zobaczyć wełnę. No nawet 5,5 tysiąca, co to jest? Ja wiem, że tu trochę bym tego zarobił, jakbym to wszystko sprzedał. Dobra, zrobimy sobie tak. Chciałem to odpiąć. Dobra. Teraz sobie przejdziemy tutaj. No i podmienimy go od razu, a my pojedziemy wyładować. Ja wiem, że mógłbym jeździć wzdłuż tej sieczkarni i że mógłbym sobie to od razu bez tej zabawy z przypinaniem. Ja nie wiem, czy tak nie będzie, bo coś czuję, że to może być trochę uciążliwe, jeśli chodzi o właśnie taki sposób odbierania i czy nie lepiej będzie po prostu sobie... Brawo. Po prostu sobie jeździć i to wszystko przepinać. No do tego zobaczymy, jak to się ułoży. Zobaczymy. Jeśli mi się nie będzie chciało i stwierdzę, że to jest zbyt dużo roboty, no to po prostu tego nie będę robił, a drugą przyczepę sprzedam, bo jeżeli zrobię to szybko, to wcale na niej tak dużo nie stracę, a nawet jeśli stracę paręnaście, czy nawet parędziesiąt tysięcy, no to przy moich aktualnych zarobkach tutaj na tym gospodarstwie to wcale nie jest tak dużo. No i co, puszczamy sobie dalej, a my przechodzimy do odwiezienia. Okej. No, chciałem sobie podpiąć. Hello. W ogóle ta modyfikacja strasznie brudzi opony. Mega, mega, mega. Zobaczcie, on jest cały czysty, ale opony już są tak strasznie usypione. No ale zostaje na razie przy tym, aż tak mi to w sumie... No co jest grane? Aż tak mi to nie przeszkadza, chociaż no, fajniej by się trochę dłużej utrzymywały w miarę czyste. No i co, i przypuszczam, że zanim objadę do biogazowni z powrotem, to kolejna tu już porcja na mnie będzie czekać. Zamkniemy sobie, żeby było ładniej. No i napis Chrome. Tutaj w tej chwili jest, no tak, bo to jest taka, no to jest zwykła plandeka, która jest... dwustronnie namalowana, więc on teraz jest jakiś taki odbity w lustrze jakby. No i co? I tu chyba prosto mam jechać. Także trochę kursów będzie mnie czekać, no ale mam nadzieję, że i równie dużo na tym uda się później kiedyś zarobić. Oczywiście dziś nie będziemy kończyć naszej przygody z kiszonką. Na pewno będzie to podzielone na co najmniej 2 odcinki i w kolejnym sobie, albo nawet więcej, bo myślę, że w kolejnym, jak już uda mi się nazbierać więcej tego z tych wszystkich pól, to wtedy będę mógł ubijać i co w sumie nie jest tak bardzo skomplikowane, przykryć sobie to spokojnie. No i wtedy kiedyś, na którymś z kolei odcinku, jak będzie dobra cena, bo wydaje mi się, że będę na to czekać, no to wtedy sobie to wszystko sprzedamy, pewnie przy użyciu taśmociągów, a może ładowacza czołowego, nie mam pojęcia, zobaczymy. Dobra, wyładowujemy sobie na razie tutaj Ctrl-I i myślę, że na razie będę w ten sposób to wyładowywać, że zrobię sobie tutaj taką... Nie robiłem tego nigdy tutaj, ale widziałem, że inni, że są różne sposoby, jedni robią tak, inni to rozwlekają po całości, no ale w sumie jak to wrzuciłem, to prawie nic z tego nie ma. No mała kubka, dobra, nieważne. W każdym razie, w każdym z razie
Trzeba to będzie ubijać, porozprowadzać. Może sobie kupię ten walec, który w ogóle jest przenazwany walcem, a wcale tak nie wygląda. Pewnie wiecie, o czym mówię, ale jeżeli ktoś nie wie, to już wam pokażę. Zmienili Lemierz. Przecież to było nazwane dawniej walcem. Jakiś update wyszedł, znaczy wyszło kilka tych update'ów, ale w którymś to musieli zmienić. To na pewno się tak nie nazywało dawniej, na 1000% tak to nie było nazwane. Fajnie, że zmienili, fajnie, że ktoś się za to wziął, więc tym będziemy sobie mogli rozprowadzać, ewentualnie jak będzie taka potrzeba, a jak nie, to po prostu będziemy ujeżdżać jakimś ciągnikiem silnym, no i będziemy mogli sobie sprawdzać, jak to wszystko wychodzi. No i co, jeszcze nam tutaj nic się nie pokazało, że jest zapełniony. O, właśnie w tej chwili widzę, że stoi, ale nam się nie pokazuje, że jest napełnione, więc prawdopodobnie to się musi... No i tak jak mówiłem, dwa razy szybciej tak naprawdę, no bo zobaczcie, tutaj objechałem sobie kursa, strzeliłem, no i w tym czasie jedna przyczepa już została napełniona, czyli jakbym jej nie napełnił, no to... to by nie była napełniona. Nie no, to po prostu w tym czasie straciłbym jedną przyczepę, w sensie oczywiście czasowo. Dobra, bierzemy sobie pracownika, odjeżdżamy, także wydaje mi się, że chyba w tej chwili to jednak nie chcę tu pracownika, co ja zrobiłem. Chciałem tylko to odpiąć. Muszę jeszcze jakąś dobrą tutaj wypracować sobie sposób podjeżdżania i cofania tym. Śmiesznie piszczy jakoś. Okej. Okay. Podjedziemy sobie bliżej. Teraz tutaj. Tutaj, żeby to zrobić jakoś fajnie i sprawnie. Jeszcze nie wiem jak, ale myślę, że trochę popróbuję, trochę pojeżdżę i jakoś to wszystko się ułoży. Okej. No ale cóż, widzę, że nie wydaliśmy z miliona. A ja obiecałem na początku odcinka, że tutaj będzie milion. Do tego, na co możemy jeszcze wydać? Ja wiem, na co możemy wydać i wy teraz zaraz się o tym przekonacie. Przenieśmy się może tu dalej. Tutaj gdzieś przenieśmy się, zmienimy sobie tak. Przeniesiemy się na strych. O, w tą stronę, w tą. No i dokupmy sobie silo. Silo kosztuje 125 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, bo tak chyba dawniej kupowaliśmy, albo 100, nie, 125 chyba. Obiekty. No tak, 125 duży silos, no i on nam daje 100 tysięcy litrów pojemności, więc to jest kurczaki, okej. Okay. Chcę coś tak równo fajnie poukładać, tylko przybliżymy to najbardziej. Ale się skupiłem, aż normalnie zamarłem w wypowiedzi, żeby to fajnie i w miarę prosto jak najbliżej ułożyć. No i mamy w tej chwili 300 tysięcy litrów pojemności naszego silosa, co mi naprawdę ułatwi sprawę, bo jak tutaj sobie tak sieję, to czasem myślę, co tutaj posiać, żeby to w ogóle było gdzie zmieścić. I wiem, że na przykład teraz mam rzepak, który na pewno by mi brakło, bo jest znowu pewnie będzie na wszystkich polach, później słonecznik, no i do tego czasu może żadne zapotrzebowanie się nie pojawić, więc na pewno to 300 tysięcy litrów się przyda. No i cóż, przejdźmy się jeszcze może na chwileczkę tutaj, zobaczmy jak wygląda sytuacja. No już ponad połowa, jeszcze nie zdążyłem tutaj pojechać. Dobra, w takim razie ja biorę się za robotę, ja spadam jeździć i odwozić, żeby nazbierać trochę. Może do następnego, a może do jeszcze następnego odcinka. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. A tymczasem dzięki wam wielkie za oglądanie. Zapraszam do pozostania kolejnych odcinków, do oglądania pozostałych odcinków, które są na kanale, jeżeli tylko macie taką ochotę. No i cóż, do zobaczenia. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. See ya.